Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 15 odcinku Zagrajmy w Elex 2. Moi drodzy, czemu ten szczurek jest chory? Nie wiem, ale moi drodzy, kontynuujemy naszą podróż z Dimitrem dzisiaj po grocie. Naprawdę porywacie innych i zamykacie ich w klatkach? To brzmi gorzej niż wygląda. Słowo. Wiele osób, które tu przyprowadzamy, nawet nie pojmuje, że to dla nich ratunek. Ale w końcu udaje im się przejrzeć na oczy. Uwierz mi, ten system zwyczajnie działa. I to od stuleci. Przetrwaliśmy uderzenie komety, dekady izolacji i wojny. Oprzemy się i temu, co przyniosą te wieże. Sam się przekonasz. Tylko Morconi podążają słuszną drogą. Tak, chodźmy. Pewnie. Nareszcie zbliżamy się do samego serca groty. Dzielnica mieszkalna to dla wielu z nas święte miejsce. Nasza oaza spokoju. Świątynia dumania. I centrum pijaństwa. Nie odpoczywamy często, ale jeśli już, to spotykamy się właśnie u Gosty w piwnicy. No dobrze, super. Jestem ciekawa, kogo jeszcze możemy fajnego spotkać tutaj w grocie. W ogóle zwiedzanie. Boję się, że się pogubię w tym miejscu. Dużo ludzi, z którymi można pogadać. Ja już się gubię. Czuję się, jakbym była w jakiejś kopalni, na przykład w Wieliczce, bo tutaj jest po prostu tak. Oprócz dzielnicy mieszkalnej istnieją też dzielnice kwatermistrzowska i handlowa. Kto wie, czy Kan cię zaakceptuje. Lepiej skorzystaj z okazji i coś sobie kup. A nóż to twoja jedyna szansa. Porozmawiaj z Tengizem i poproś o zezwolenie. Przynajmniej wtedy cała ta wycieczka nie pójdzie na marne. No dobrze, widzę, że możemy jeszcze porozmawiać. Gdzie znajdę waszych kwatermistrzów? Oślepłeś? Przecież stoją tam. Chodź. Porozmawiaj z Tengizem. To on decyduje, kto może z nami handlować. Nie sądziłem, że macie tu bar. Mówisz o piwnicy? Tak, chyba że radykałowie postanowią go zamknąć. To przyjemny lokal. Z jego właścicielem, Gostą, warto lepiej się poznać. Naprawdę wszyscy tutaj żyjecie? Przyzwyczaisz się. Tu jest bezpiecznie. Uważaj tylko na te tunele z tyłu. Są stare i grożą zawaleniem. No dobrze, porozmawiamy z tym gościem. Możemy spróbować. Każdy otrzymuje jedną porcję dziennie. Ale mistrzu Tengisie, to za mało. Wolałbyś nie jeść wcale? Wybacz mi, mistrzu, ja... Nigdy więcej ze mną nie dyskutuj. Dobrze. Chwała Rawakowi. I błogosławiona niech będzie równowaga. Dobra. Uciekaj stąd. Niechaj twe życie przepełnia równowaga, nieznajomy. Jak widzę, przybywasz tutaj z daleka. Czego chcesz? Mojej zgody? Zależy mi jedynie na prawie do handlu. Dlaczego miałbym na to pozwolić? Jesteś obcym, niewiernym. Bez mojego pozwolenia nie dostaniesz tu niczego. Ani zajęcia, ani okruszka chleba. Żadnych wyjątków? Wtargnąłeś do naszego domu jako nieproszony gość. Jak sobie zasłużyłeś na moją pomoc? Może zdołam coś dla ciebie zrobić. Ty? Dla mnie? Rozmawiasz z mistrzem stali. Czegokolwiek zapragnę, dostanę. A cokolwiek zgubię, zostanie odnalezione. Chyba już na mnie pora. Poczekaj. Czy jesteś waleczny? Oczywiście. Tak myślałem. Posłuchaj. Dopóki nie uzyskasz zgody na pobyt, nie będziesz handlował i marnował więcej mojego czasu.
Zobaczymy, czy coś się zmieni. A teraz odejdź. No dobrze, czyli najpierw rozmowa z Kanem nas na pewno interesuje. Jak ci poszło, Tengisa? Dostałeś zgodę na handel? Nie, jeszcze nie. Tak też myślałem. Jeśli powiedzie ci się z Kanem, będziesz miał dość czasu, by dogadać się z nim później. Ruszajmy dalej. Nie martw się. Przekonam Kana, aby pozwolił ci zostać. Chodźmy się z nim zobaczyć. Trzymaj się blisko mnie. Musisz wiedzieć o czymś jeszcze. Nie odzywaj się, póki Kan nie przemówi pierwszy. Rozumiesz? Jasne. No dobrze, czyli to coś jak z magami wody w Kronikach Mertany. Gdzie się odezwałam, a nie powinnam. Gościu ma jakiś fajną broń ma na plecach. Jezu, ja się zgubię w tej grocie. Dymitr, co ty tu robisz? Lepiej dla ciebie, byś nie zszedł z posterunku bez powodu. Muszę pomówić z Kanem. Wielki Kan nie chce teraz z tobą rozmawiać. Ten człowiek prosi o azyl. Ciekawe. Marat i ja sądzimy, że byłby dobrym Morkonem. Ostatnio straciliśmy wielu ludzi. Potrzebujemy zastępstwa. Zgłosił się dobrowolnie, tak? Tak. Nieczęsto się to zdarza. Kan rozważy twoją prośbę. Do tego czasu niech przybysz zostanie wśród nas. Ma przyjść jutro i oczekiwać wyroku Kana. Wszystko jasne? Tak. Ale dlaczego sam mi tego wszystkiego nie powiedział? Tak mówi prawo. Jako Morkon mam wyższą pozycję i tym samym ponoszę za ciebie odpowiedzialność. Rozmowa z głosem Kana stanowi przywilej. Ale bezpośrednia audiencja u Kana to szczególna łaska. Słyszałeś? Coś jeszcze? Dlaczego Kan sam się nie odzywa? Jest radykałem i bardzo poważnie traktuje kwestię służby otchłani. Pustce. Jak wy to mówicie, nicości. Milczy, oddając cześć ciszy wspaniałego Rawaka. Brzmi to jakoś egzaltowanie. Twoim zdaniem przesadzam? Byli i tacy wyznawcy Rawaka, którzy sami odbierali sobie życie, by stać się jednością z pustką. Umrzeć to dołączyć do samej najczystszej otchłani. Czy to znaczy, że wszyscy marzycie o śmierci? W żadnym razie. Nikt nie potrafi poświęcić się Rawakowi tak jak Kan. Zrozum chociaż tyle. Od zwyczajnego Morkona oczekuje się tylko, by szanował równowagę. Małomówność oraz chęć odnalezienia pokoju w śmierci to chwalebne cechy. Mimo to każdy z nas posiada własną wolę. Niemniej jednak, jeśli zależy ci na naszym respekcie, dowiedź swej wierności przykazaniom Rawaka. I nie zapomnij zajrzeć od czasu do czasu do Kana. Jeśli będzie ci się dłużyć, odwiedź piwnicę. Albo po prostu sobie pośpi. Mam już zajęcie. To dobrze. Zostawiam cię zatem z czystym sumieniem. Marat już pewnie zaczął narzekać. Lepiej wrócę. Gdybyś mnie potrzebował, będę przy bramie. Do zobaczenia. No dobrze. Czyli z Kanem nie porozmawiam. Raczej nie. Z głosem Kana również. Ty pewnie jesteś tym przybyszem, o którym mówił Dymitr. Słuchaj, ja... Dość. Nie chcę już nic od ciebie słyszeć. O twojej przyszłości rozstrzygnie wielki Kan. Gdy decyzja zostanie podjęta, znajdę cię i poinformuję. Do tego czasu możesz tu zostać. A co ze mną? Towarzyszysz mu? Czy mi się to podoba, czy nie? W takim razie ty też możesz zostać. Wielki Kan podejmie decyzję odnośnie was obojga. Ach, mamy szczęście, że Wielki Kan jest tak dobroduszny. Czy Kan wydał już swój werdykt? Niecierpliwością nic nie wskurasz, przybyszu. No dobrze. Wszystko jasne, czyli co? To jest moment, kiedy powinniśmy się tutaj rozejrzeć, porozmawiać z ludźmi i postarać się nie zgubić.
Także może faktycznie spróbujmy to zrobić. Tutaj jest stół laboratoryjny, ale raczej mi się on na nic nie przyda. Tutaj jakiś zwykły morkon, kolejny. Dostawca. Takim jak ty nic się do mnie nie należy. Dlaczego? Wkrótce się dowiesz. No dobrze, panie dostawco, nie będę wnikać. Tutaj jest Jagun. Ej, ty! Pierdol się, nie gadam z przybyszami. Super. Czy ja powinnam iść po prostu spać? Czy się rozejrzeć, bo już nic nie wiem. Nie wiem, no przejdźmy się byle gdzie. Do środka wstęp mają tylko prawdziwi słudzy Rawaka. Czy jesteś prawdziwym sługą Rawaka? No, raczej nie, więc wiemy, że tutaj na pewno nie idziemy. Świetnie. To teraz postarajmy się nie zgubić. Możemy iść tutaj na wprost. Tu jest jakaś drabina, raczej mnie to nie interesuje. Miliony korytarzy. Matko kochana. Czego chcesz? Nie wpuszczamy tu takich jak ty. Płać albo spadaj. Nie przepadasz za obcymi? To nieistotne, skąd pochodzisz. W oczach Rawaka wszyscy jesteśmy nędzarzami. O co ci zatem chodzi? O co mi chodzi? O krew lub pot. Że co? Ty możesz mi zapłacić. A? To co wybierasz? Pot? Mówisz o pracy? Sprytna bestia. A to drugie to krew, tak? Tak, twoja. Stawisz mi czoła. A? Jak brzmi twoja odpowiedź? Patrząc na niego, lepiej, żebyś się do tego zabrał. Twoja towarzyszka mądrze mówi. Posłuchaj jej. Najważniejsze to wprawić słowa w czyn. Jeżeli twoje działania mi się spodobają, będziecie mogli wejść. Jaka jest twoja decyzja? Pod, daj mi zadanie. Musimy uprzątnąć gruz z tuneli. Gdzie znajdę narzędzia do pracy? Narzędzia? Wyrastają ci z nadgarstków. Po prostu przesuń te mniejsze kawałki. Większych pozbędzie się ktoś inny. Nie pokazuj się tutaj, póki nie skończysz. No dobrze. Porządki w grocie. W porządku. Stanowisko do czego? Do ulepszania broni. No to mi na razie niepotrzebne. Zwykły morkon mi niepotrzebny. Pani płatnerz na pewno nie będzie chciała ze mną handlować. Handlarz z łomem również. Tutaj jest kan. Dobrze. Czyli możemy jeszcze iść tu. Strażnik. Moment, ty masz imię. Gościu, poczekaj. Nie mam nic więcej do dodania. No to mi to coś dało, widzę. Dużo. Mogę tu wejść, czy dostanę po łbie? Marika, witam. Dziękuję, że pomogłeś mojemu mężowi. A to ty? Dobrze go znów widzieć po takim czasie. Proszę, to niezbyt wiele, ale ci się należy. Z pewnością ci się to przyda. Proszę bardzo. Aby sprawy wróciły wreszcie do normy. Niestety proszę chyba jednak o zbyt wiele. Na próżno szukać tu nadziei. Marika, czy możemy jeszcze pogadać? Teraz nie mam dla ciebie czasu. Nie, ale mamy Iwana. Kiedy zamierzasz wrócić do berserków? Ciii, nie tak głośno. Nie było mnie tam, pamiętasz? Nikt o tym nie wie. No tak, przepraszam. Sprzedaję towar zdobyty bezpodstawną, brutalną przemocą, pamiętasz? Uwierz, nie próbuję się ciebie pozbyć, jasne? Ale lepiej by nikt nie nadstawiał ucha. No dobra, na razie handlować z tobą Iwan nie chce. Tu będą mnie bić za chwilę pewnie, nieważne. Co robisz? No, już się trąb. Dobra, kolejna osoba, która wygląda jak miała imię, ale imienia nie ma. Gruz. Moment, co? K-
kryształ. Nabój do strzelby w tym miejscu. Nabój do strzelby, no to super. Tutaj ktoś stał przed chwilą, albo mi się tylko wydawało. To się wydaje ciekawe. Żyła rudy? Naprawdę? Ja się teraz zaczynam zastanawiać bardzo poważnie nad tym, gdzie ja w ogóle jestem i co ja ze sobą robię, bo tutaj jest naprawdę bardzo łatwo się zgubić. Ja już nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja jestem w ogóle. Tu gdzieś można zejść, tam gdzieś można wejść. Tu gdzieś można iść. Nie odzywaj się do mnie. Jak ktoś zobaczy, że rozmawiamy, znów dostanę lanie. No dalej, spadaj! Dziwne rzeczy. Gruz. Ile ja mam tego gruzu zebrać? Matko, nic nie widzę. Co? Ruda żelaza. No dobrze. Zaczynam się zastanawiać naprawdę, co ja robię ze swoim życiem. Co oni sobie do diabła myśleli? Kaja, nie wiem, ja na razie nawet nie wiem, gdzie ja wlazłam. Nawet nie mogę nic tutaj pozbierać. Ja się już całkiem zgubiłam, ja nie wiem, gdzie ja jestem, nie? To miejsce jest zdecydowanie za duże. Amazyt tutaj leży i zardzy... Kochanie, nie mogę się dowiedzieć... Nie mogłam się dowiedzieć, że jestem w ciąży, ale nie dam rady dłużej tego ukrywać. Radykałowie nas zabiją, jeśli odkryją, że spłodziliśmy dziecko bez ich zgody. Tunele są wystarczająco rozległe, powinnam znaleźć tam bezpieczną kryjówkę. Musimy chronić nasze dziecko przed tymi zwierzętami. Dlaczego mają decydować o sprawach naszej rodziny? Ucieknę, gdy tylko nadarzy się okazja i przekażę ten list twojemu bratu. Mówiłeś, że mogę powiedzieć mu wszystko, jeśli zajdzie taka konieczność. Mam nadzieję, że otrzymasz tę wiadomość, zanim będzie za późno. Kocham cię, Nadia. No dobrze. To ciekawa sprawa. Ale to nie zmienia faktu, że się tutaj zgubiłam. To wygląda trochę jak jakieś opuszczone metro, ale trochę to byłoby dziwne, gdyby to było metro. Ruda żelaza, bardzo dużo rudy żelaza. Nie wiem, gdzie jestem i nie wiem, co robię. Zwiedzamy grotę. Hej, czego tutaj szukasz? Tunele w każdej chwili mogą runąć ci na głowę. To kiepskie miejsce do polowania na szczury. No dobrze, czyli rozumiem, tak jak myślałam, jesteśmy w jakichś tunelach. Tylko, że gościu mnie stąd wywalił. Z kapci. No dobrze, czyli weszłam tutaj, nie wiem po co. Gdybym jeszcze potrafiła teraz stąd wyjść... Ej, panie Gruz. Tu też był jeszcze jeden chyba. Tak. Czy ja muszę pozbierać ileś tego gruzu i pokazać gościowi, że pozbierałam, czy... Chodzi o coś innego. Tego nie wiem. Ej, no tak to wygląda. Wiecie co, może byśmy sobie po prostu oznaczyli to zadanie, a nie ja się męczę. Wartości morkonów, porządki w grocie. Tak, normalnie gruz mi zaznacza. Ja muszę chyba pozbierać cały ten gruz. No dobrze, no to spróbujmy w takim razie. Gruz. Witam. Problem w tym, że ja się tutaj za chwilę zgubię. A nie, sorry, ja już to zrobiłam. Leży go tutaj troszeczkę. Wygląda na to też, że większość już wyzbierałam. Chory szczur. Nie chcę. Tutaj jest jeszcze jakiś gruz. Pięknie. I zostały nam jeszcze trzy kawałki.
I jeszcze jeden. Pan Morkon, który wchodzi w drabinę. Kamienie na drodze. Co to jest? Woda. Tu jeszcze mogę gdzieś przejść. Nie wiem, co ja robię. To też wygląda jak zejście do tuneli. O kurczę. Alex tak sobie po prostu luzem tutaj leży. Pokazuje mi tam teleport. Czy to jest ten teleport, który jest nad moją głową? Chyba miałam rację, że to stare metro. I tu można wejść. Wiatrak. Pójdzie na sprzedaż. Tu mogę się przespać i chyba bym to w sumie zrobiła. Do rana, bośmy się przespali. No bo w sumie dlaczego by nie? Nie powinienem się zatrzymywać. Inaczej dzieciak obudzi się w zniszczonym świecie. Tak, Jack, zrozumiem. Młot bojowy. Tak po prostu. Mogę zobaczyć ten młotek? Ekwipunek. Młot bojowy. Fajna broń dwuręczna. Chociaż bardziej chyba pójdzie na sprzedaż. Rozumiem, że tutaj na dół w teorii też mogę zejść chyba. Chociaż tutaj jest raczej pozostawiane. Nic ciekawego. Łatwo się tutaj zgubić, naprawdę. Właśnie, to wyglądało na miejsce, gdzie można coś znaleźć. I chyba się wiele nie pomyliłam. Świetnie. No dobrze. To co dalej? Nie mam zielonego pojęcia. Zbyt wiele osób też nie chce ze mną tutaj rozmawiać, także... No cóż. Możemy oddać teraz questa, więc być może uda nam się zejść na dół. Skończyłeś już? Nie! To wypierdalaj! Co do tego gruzu? Co z nim? Uprzątnąłem cały gruz. Tak? Weźmiesz to ode mnie, czy nie? A wyglądam ci na jebanego śmieciarza? Rzuć to na jakąś stertę gruzu. Najlepiej w kwaterach mieszkalnych. Tam nikt nie będzie narzekał. No a teraz mogę wejść? Skończyłeś już? Czy nie kazałem ci sprząt... O matko, dobra. Co? Co to jest? Misja Wolne Drogi. Sługi Rawaka, gdy wrota groty otwarły się na świat zewnętrzny, przysięgaliście zapełniać nasze komnaty na jego chwałę. Ale ostatnio pojawiły się komplikacje. Zamiast zdobywać przewagę, zaczęliśmy ją tracić. Do oczyszczonych miejsc powoli wracają szkodniki i niższe formy życia. Wypełnijcie wolę Rawaka i rozprawcie się z tą zarazą. Zacznijcie od bram na południu. Cichy obserwator. Wyeliminuj złomiarzy. Super, nowe questy jak dla mnie. Świetnie. O, Ratibor. Nie mam nic więcej do dodania. Jak mam wyrzucić ten gruz? Halo, przepraszam. Aha, dobra, mam. Powinienem po prostu wyrzucić ten szajs i wrócić do Watulgi. No to właśnie, żeśmy to zrobili, Jax. Chyba. Czy chodzi o zabijanie tych chorych szczurów? Zaraz zobaczymy. Nieźle, jak na obcego. Pewnie spodziewasz się jakiejś nagrody. Umowa była jasna. Nie martw się. Dostaniesz to, na co zasłużyłeś. Zawsze będziesz tu mile widziany.
Dosta zaraz cię obsłuży. Niech odnajdzie cię otchłań. Dobra, zanim, to jeszcze chciałabym sprawdzić to zadanie. Wyeliminuj złomiarzy. Głodny trupojad. Okej, one są na zewnątrz. To na razie bym tego nie chciała robić. A co z zadaniem wartości morkonów? Mapa. A, głoskana. No dobrze. No to niech tak będzie. Ej, poratujesz mnie może kryształkami? Po co ci te kryształki? Po prostu bardzo chce mi się pić. Mam w płucach jakiś pył. Masz, weź sobie. Dziękuję. To bardzo miły gest. Dzień od razu zrobił się piękniejszy. Dobrze. O, widzę, że Kaja jest ze mnie zadowolona, mimo że jesteśmy w świecie morkonów. Cokolwiek chcesz powiedzieć, brzmi to pewnie mało. Cześć, Gosta. Poradziłeś sobie z Batulgą, co? Witamy w piwnicy, gdzie liczy się tylko alkohol. Proszę, to na koszt firmy. Dzięki. Jeśli będzie ci czegoś trzeba, wołaj. Ja tu nie nalewam szczyn, tylko najlepsze trunki wydarte z martwych rąk naszych wrogów. Wszystkich tak ładnie się tutaj traktuje? Oczywiście. Doskonałe towary przyciągają najlepszych klientów. Zawsze to powtarzam. Nie każdy karczmarz może to powiedzieć bez zająknięcia. U nas nikt nie zalega z rachunkiem. Czyli ten facet przy drzwiach był wyjątkiem, tak? Jak to? Prosił o kryształki. Mówisz poważnie? Zajmę się tym bez zwłoki. Widocznie planują zajechać. No, widzę, że Gosta idzie gościowi przypieprzyć w łeb. No podnoś się, śmieciu! Tu jest ala magazyn, raczej mnie nie interesuje. Już Gosta ci tam nie będę grzebać. Tutaj... Kto wie, ile to wszystko jeszcze wytrzyma. Kaja, nie wiem. Cześć, Vlad. Nie interesuje mnie to. Ja z nikim nie mogę pogadać, dopóki Khan nie zdecyduje, że mogę tutaj być. Naprawdę trzeba zacząć od siebie. Handlujesz z moimi klientami? Nie. Nie. Ja... Batulga chyba przestał się przykładać do pracy. Zaraz sobie przypomnij o obowiązkach, jak was sobie przedstawię. Znasz zasadę? Nie ma kryształków, nie ma piwnicy. Zaraz coś skołuję. Przysięgam. Zaraz to będzie z ciebie miazga. Wynoś mi się stąd, zasrany pasożycie. Nienawidzę takich. W piwnicy nie ma miejsca dla marginesu. A, po co ja się znowu wkurwiam? Chcesz coś kupić? Jak to się stało, że prowadzisz knajpę? Piwnica nie jest byle knajpą. Ale to dość długa historia. Mogę ci ją streścić, jeśli tak bardzo cię to ciekawi. No, w sumie możemy posłuchać. Zamieniam się w słuch. Dobra, otóż odziedziczyłem piwnicę po ojcu. Niech spoczywa w pokoju. Przed laty był solą wokół radykałów. Kiedy spór między radykałami a kłusownikami się zaostrzył, zmieniło się też ogólne podejście. W jakim sensie? Powiedzmy, że alkohol nadaje się nie tylko do rozwalania wątroby. Potrafi również uśmierzyć ból. I co? Widzisz, ból odgrywa znaczącą rolę w systemie karnym radykałów. Nigdy nie słyszałeś o cysternie krwi ani o dręczycielach? Jeżeli nie, to lepiej dla ciebie. Nie każdy morkon, który służy rawakowi, jest w stanie radzić sobie z torturami bez czegoś, co łagodziłoby cierpienia. A radykałowie są tego świadomi, dlatego przymykają oko na alkohol. Obowiązuje reguła: mów jedno, rób drugie, czy jakoś tak. Wszystko po to,
by kłusownicy nie szli na barykady. Rozumiem. Coś jeszcze? No, rozpijaczeni chuligani są tak samo niebezpieczni jak grupa awanturników. Opracowałem więc sprytny system zaradczy. Batulgę. Czy to nie szkodzi twojemu interesowi? Wcale. Batulga pilnuje, by do piwnicy wchodzili jedynie nadziani. Eleksit ma ten paskudny zwyczaj znikania z kieszeni tych, którzy nie umieją się dobrze obronić. Moim zdaniem to się sprawdza. Owszem, przedrze się tu czasem jakiś śmieć, ale Batulga zawsze chętnie go wyrzuca. Szukam informacji. Aha, no to przyszedłeś we właściwe miejsce. Jest tylko jeden problem, a konkretnie od gadania zasycha mi w gardle. Oczywiście chętnie bym sobie czegoś nalał. Wtedy długo bym jednak tego interesu nie poprowadził. Mam ci zapłacić? Od razu do sedna, co? Tak, rekompensata wydaje się niezbędna. W końcu trzeba z czegoś żyć, a czasy nie są lekkie. Ale głowa do góry! Pierwszą kolejkę stawiam ja. Od kogo mogę się czegoś nauczyć? Mamy tu kilka miejsc, w których udzielają szkoleń. Jeśli interesuje cię walka wręcz, porozmawiaj z Batulgą. Ale tego to akurat sam byś się pewnie domyślił. Dobrą alternatywą będzie Attyla, ale musisz się spieszyć, kto wie, ile jeszcze pociągnie. Założę się, że dziadyga już z wolna butwieje na tej swojej arenie. Fleja jest w stanie coś ci przekazać z zakresu górnictwa, ale cholera wie, gdzie on się teraz obija. Jeśli chcesz nauczyć się tego, jak przetrwać w dziczy dłużej niż godzinę, moim zdaniem warto uderzyć do Vlada. Ale chuj z tym. Najbardziej liczy się to, co poznasz dzięki mnie. Pokażę ci, jak przyjmować ciosy. Na diabła ci mięśnie, jeśli nawet nie potrafisz oberwać. O ile masz podobne przekonania, lepiej od razu sypnij mi parę kryształków. Dobra, naucz mnie czegoś. Z chęcią. No i nareszcie o to mi chodziło. Nauka. Tak, uczymy się. Pełna ochrona. To może niekoniecznie. Dodatkowe punkty wytrzymałości, regeneracja zdrowia. No na razie to mnie interesowało. Szukam informacji. Tylko pamiętaj... No tak. Inaczej... Wiemy o tym. Jak można tutaj zarobić? Co tam słychać w grocie? No popytamy o obie rzeczy. Jak można tutaj zarobić? No odpowiedź stoi przed tobą. Nie jestem pewien, czy nadaje się do pracy w knajpie. Nie o to mi chodziło. Potrafię rozpoznać wojownika. Co zatem powiesz na udział w moich zawodach? Zawodach? Trzeba tylko mieć jaja i trochę kryształków, które postawisz. Czy to legalne? Legalne? Ależ oczywiście, absolutnie. Tak w niegroźny sposób rozładowujemy tu emocje. Nikt nie musi wiedzieć, że parę kryształków zmieniło właściciela. Kto walczy w tych zawodach? Cwaniaczek, najpierw stawka. Co? Mam się zakładać zanim poznam przeciwnika? Właśnie tak. Zamierzasz pozbawić zabawę magii? Jak tylko zobaczę kryształki, to powiem ci coś o przeciwniku. Daj znać, kiedy będziesz gotowy. Rozpocznij starcie. No to może jeszcze poszukam informacji. Co tam słychać w grocie? Aha, chcesz wiedzieć, jakie tematy się tu obecnie magluje, co? No, to trafiłeś we właściwe miejsce. Ponoć nie wszyscy kłusownicy wracają z łupem. A skoro niewielu radykałów raczyło targać swoje święte dupy za bramę, to chyba nawet nie jest zły pomysł. A kto by nie chciał odłożyć sobie czegoś na czarną godzinę? Prawdopodobnie ciekawi cię, po co ci ta informacja, zgadza się?
Otóż jeden z klientów wypił kiedyś za dużo i coś tam mamrotał o prawdziwych klejnotach. Proszę, wszystko zanotowałem. Pewnie nic z tego nie będzie, ale przekonasz się o tym tylko w jeden sposób. Sam bym to sprawdził. Boję się jednak, że jeśli zrobię choć krok poza bar, knajpa pójdzie z dymem. Jeśli zechcesz poznać jeszcze jakieś plotki, wiesz, gdzie mnie szukać. Oczywiście, gdybyś sięgnął głębiej do kieszeni, może coś by mi się przypomniało. To znaczy, co? Na przykład historię o Wladzie i głosie Kana. A nuż okazałyby się warte paru kryształków. Informacja to potęga i takie tam. No dobrze, to jeszcze zapytajmy może o to, co mi ci wiadomo o Wladzie i o głosie 300 kryształków. Ile mam w ogóle kryształków na aktualny moment? O kurde. Jezu, ale nam mało brakuje do kolejnego poziomu. To jest aż chore. Zaszczasz tego zbytnio? Kaja, o co ci chodzi? Wyrzucili go z miasta. Misja Wolne Drogi. To żeśmy czytali. Też wszędzie węszy. Notatki Gosty. Małe przypomnienie. Kocham tę robotę. Wchodzi Morkon, a wytycza się narąbany łajdak. Oto informacje, które udało mi się dziś zdobyć. W zajętych przez mutanty ruinach na północ od groty leży oddział martwych albów. Ich zwłoki ginią sobie w najlepsze. Ponieważ interesują się nimi tylko bestie, istnieje spora szansa, że jakiś kłusownik zrobił tam sobie tajną skrytkę na łupy. Przyjrzę się temu, jeśli uda mi się wyściubić nos na zewnątrz. No dobra. Może byśmy spróbowali porozmawiać z naszym tutaj strażnikiem o tym, czy by nas czegoś nie nauczył? Matulga. Robisz coś jeszcze poza pilnowaniem piwnicy? Modlę się do Rawaka i hartuję ducha. Nauczam też bólu, ale o tym już wiesz. Po prostu zbyt wielu próbuje się przed nim uchylać, a przecież cierpienia trzeba w życiu zaznać. Jeżeli jednak pytasz mnie o praktyczne aspekty mojej pracy, chętnie się nimi z tobą podzielę. Okej, możesz mnie czegoś nauczyć o walce. Sprawdźmy czego. No dobrze, kolejnego poziomu. Cios w plecy. Tutaj coś jeszcze jest. Witalność i regeneracja witalności. No, nic z tych rzeczy raczej mnie nie interesuje. Spróbowałabym jeszcze z Wladą porozmawiać. Spędza się tylu zakapiorów. Zobaczymy, czy się uda. Posłuchaj, ja... Ogłuchłeś, nie interesuje mnie to. No nie mogę niestety, chyba że... Walić to. Chyba nie pozbędę się ciebie tak łatwo. Czego? Jestem tu nowy. Kompletnie nie przypominasz Morkona. Rzuca się to w oczy. Lepiej przyznaj się zatem, coś ty za jeden i co tu robisz. Szukam zajęcia, to wszystko nie twoja sprawa. Nazywam się Jax. Nazywam się Jax. Brzmi znajomo. Spotkaliśmy się już? Nie kojarzę. O, no to nieważne. Więc w jakim celu się tu zjawiłeś, Jax? Szukam zajęcia. W mordę. Gdyby wszyscy rekruci tak się palili do roboty. Niestety cię zawiodę. Nie popracujesz ze mną. Choćby nawet skierował cię tu sam patriarcha. Ale gdyby ci się nudziło, coś dla ciebie zaaranżuję. Czego by to dotyczyło? Niczego takiego. Planuję szybką wyprawę po kolację. Nie zdzierżę już szczurzego mięsa. Naprawdę nie pojmuję, jak Morkoni mogą jeść takie ochydztwo. Uwierz mi, po latach w zamknięciu posmakowałoby ci każde mięso, bez względu na pochodzenie. No to ja chyba wolę bochenek ogrodnika, dzięki. Co chcesz upolować? Co chcesz upolować? Nic fikuśnego. Krzykacza albo ze dwa. Coś, czym zabije smak szczura na języku. Czekasz na coś? Możesz mnie czegoś nauczyć, prawda? Zapewne, ale na to będę miał czas dopiero po polowaniu.
Dobrze. Moi drodzy, wydaje mi się, że to będzie dobry moment na zakończenie tego odcinka. Uważam, że w kolejnym dobrym pomysłem będzie to, żebyśmy udali się z Vladem na polowanie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał. W kolejnym zajmiemy się rzeczami tutaj w grocie dalej, czyli spróbujemy jeszcze pozwiedzać to miejsce. Pójdziemy chociażby z Vladem na polowanie, może sprawdzimy te całe zakłady z... jak ten gościu się nazywał? Moment, jak to się nazywałeś, koleś? Ach, nie myśl o tym. Z Gostą, właśnie. Dobrze, moi drodzy, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!